Dlaczego? Why? Dlaczego? Zacznij od dlaczego. Nie bez kozery taki start, bo dzisiaj mówimy o książce Zacznij od dlaczego. Start with why. I o tym, jak sobie to ja organizuję u siebie w swoim systemie. Mowa oczywiście o książce Simona Sinek'a, Start With Why, która opowiada o podejściu Simona Sinek'a, które polega na tym, że zanim zaczniemy zastanawiać się, co produkujemy, jak produkujemy, co robimy, jak robimy, to warto wiedzieć, dlaczego to robimy. Jest taki bardzo znany jego TED Talk, który podlinkowuję w notatkach do odcinka. I tam on opowiada o tym systemie. To jest bardzo stare nagranie, więc sprzed kilku lat, nawet chyba więcej niż kilku. Jeżeli ktoś nie ma czasu czytać książki, to warto zacząć od tego nagrania. Tam jest naprawdę wytłumaczone całość tego systemu. To, że widzicie, książka ma u mnie sporo zaznaczeń, więc jest trochę w niej wiedzy też dodatkowej. Jest tam fajne podejście, które ja wykorzystuję, żeby opisywać, dlaczego ja działam, dlaczego ja robię swoje rzeczy, dlaczego ja wstaję rano. Dlaczego prowadzę firmę, dlaczego w ten sposób inny buduję relacje. Ale zanim do tego, to mała dygresja. Jak widzicie, ta książka jest w wersji angielskiej. Ostatnio miałem szansę dotrzeć do fragmentów książki w języku polskim. I to jest jeden z powodów, dla których wolę czytać w oryginale. Jeden z przykładów widzicie teraz na ekranie. Polski, angielski. A jeżeli zatrzymacie sobie klatkę i przeczytacie te teksty, to zobaczycie, że one że polski tekst nie do końca oddaje tekst angielski, co jest niestety smutne. Warto weryfikować tłumaczenia i sprawdzać, czy polskie tłumaczenie naprawdę jest dobrym tłumaczeniem. Ale wracając do zacznij od dlaczego. Jak już powiedziałem, ja od dłuższego czasu definiuję swoje działanie w ten sposób, w swoich głównych obszarach, które mam zdefiniowane dla siebie, które mam zapisane w Notion. Mam też taki obszar, który się nazywa wizja, filozofia osobista, moje why. I tam mam zapisane właśnie między innymi dlaczego, jak i co. Dlaczego, czyli taki najbardziej istotny powód działania. Co ja chcę po sobie zostawić, jaka jest wizja mojego działania, trochę pomieszana z misją, ale to jest takie coś, co sprawia, że okej, to mnie motywuje, to sprawia, że ja chcę to robić. I tak naprawdę bardzo rzadko jest zmieniane. Ja sobie zdefiniowałem to już kilka lat temu i od tego czasu robiłem lekki tuning, lekko przeformułowałem niektóre stwierdzenia, natomiast większość tekstu zostaje taka sama. Obok jest jak chcę to robić. I tak naprawdę to jak może się zmieniać troszeczkę częściej niż why, ale u mnie tam miała tylko drobne ewolucje. Bardziej zmieniało się co, które jest częściej przedefiniowywane, ale też nie jest to rewolucja, ale bardziej ewolucja. Mam wypisane rzeczy, które chcę robić w taki sposób, jak jest opisane w how, które realizują moje why. Poniżej, żeby sobie ten system uzupełnić, mam też zapisane moje wartości, najważniejsze. Mam też zapisane moje najważniejsze konteksty, czyli obszary mojego życia, które są dla mnie istotne, które mają doprecyzowane te wizje z why głównego. Ale mam też coś, co się nazywa osobistą filozofią. To jest taki koncept, który ja kiedyś wziąłem z jednego z podcastów, który słuchałem o filozofii stoickiej, który mówił, że filozofia w czasach antycznych, greckich, to było coś praktycznego, nie tylko po to, żeby myśleć, rozważać, kłócić się o znaczenie słów, tylko coś, co służyło życiu. I jeżeli ktoś mówił, że jest stoikiem, cynikiem i tak dalej, to tak naprawdę oznaczało, że żyje w dany sposób. No i ja na podstawie inspiracji z tego podcastu zdefiniowałem sobie też swoje podejście. I tutaj widzicie, jak się ta filozofia osobista zmieniała przez lata. Zacząłem to robić w 2018 roku. Co jakiś czas, co 3-4 miesiące sobie na tym siadam i przedefiniowuję. Czasami nie zmieniam nic, czasami zmieniam pojedyncze zdania, a czasami zmieniam strukturę. No i tutaj jest ogrom inspiracji z wszystkiego, co słucham, czytam, oglądam, rozmawiam z ludźmi. Sprawia to, że mam taki trochę przepis, który sobie często przypominam, który mi przypomina w momentach, kiedy mam jakieś decyzje do podjęcia, jak ja naprawdę chcę działać, jaki jest mój sposób, jaka jest moja filozofia życiowa. To wszystko razem bardzo dobrze się uzupełnia
I dzięki temu bardzo często, jak mam do podjęcia właśnie nagłą decyzję, to mogę ją podjąć w namacalny sposób, odwołując się do mojego why. I wtedy ta decyzja jest po prostu banalnie prosta, bo albo coś jest z tym zgodne, albo niezgodne. Zachęcam Was do takich ćwiczeń, sprawdzenia sobie, napisania sobie takich trzech okręgów w środku why, na zewnątrz how, jak, a jeszcze na zewnątrz co. I tak nawet dla swojej ciekawości, jak Wy sobie definiujecie swoje dlaczego, swoje jak i swoje co. Ciekawy jestem, co Wam z tego wyjdzie. Tyle na dzisiaj. Jeżeli coś z elementów, które pokazywałem, Was zainteresowało, jeżeli chodzi o narzędzia lub koncept lub jakiś niuans, który gdzieś tu się przewinął, dajcie znać, chętnie rozwinę. Będę wiedział, co dla Was bardziej jest interesujące. A tymczasem do zobaczenia. Cześć!